Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na ciekawy film, bardziej myślę rozrywkowy, ponieważ pokazujący Counter-Strike'a oraz klawiaturę SteelSeries Apex M800, klawiaturę mechaniczną z niesamowitym podświetleniem. Jakiś czas temu w SteelSeries Engine 3 pojawiła się opcja skonfigurowania właśnie tych LEDów pod CSGO. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, jak to wychodzi w praktyce, a powiem Wam, że wychodzi całkiem ciekawie. Zobaczycie niezły bajer właśnie do Counter-Strike Global Offensive. Jeśli kogoś ciekawi, cena klawiatury macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy tą krótką, ale ciekawą prezentację. Bierzemy AK, ok. Zobaczcie, tutaj w tej chwili nic nie mamy. Tu mamy takie podświetlenie, które pokazuje nasz stan zdrowia chociażby. Dobra, trafiłem gościa, jest headshot, bo czerwone. Aż, dobra, trafił mnie, zresetowało się. Lecimy od początku. Cholera. I widzieliście, nie dostał w głowę, więc na niebiesko podświetliło. Dobra, znowu nie było headshota. Dobra, dostał. I widzicie. Jak oberwałem, troszeczkę mi zeszło tutaj z klawiszy. Zaraz Wam to spróbuję bardziej pokazać. Jeszcze się wystawię. A te boty są nieszkodliwe praktycznie. A te dźwięki nowe straszne, powiem Wam. Do tych starych już jak to się przyzwyczaił, a teraz tutaj wszystko brzmi inaczej. Dobra, dostał heada. Ach. Dobra, zeszło mi całe, widzieliście to wyraźnie, o, dobra. Z tym shotgunem to nie był dobry pomysł, ale pokażę Wam jeszcze na czymś słabszym, jak to w sumie fajnie tutaj nam działa. A też widzicie tutaj amunicję, jak ja strzelam. To się pasek wyczerpuje. Z shotgunem spadaj gościu. O, tam jest ktoś. O, widzicie? Dostałem. I też było mi życia. Cyk, headshotik. Dobra. Ach, i mnie zdjął. Z auta. Nie będziemy czekać. Dobra, dwa headshot, jeden nie headshot.
Tutaj head wszedł chyba. Tak, wszedł head. I jeszcze jednego. I mamy całą kolekcję. Może się uda tym razem. Dobra. No i widzicie. Ale w sumie jeszcze muszę to wybić na czerwone, prawda? Żeby było 5 headów, więc spróbujmy. Nie będę się tu może wystawiał za bardzo, jeśli się przyczaję. Dalej dawać jakiegoś cieniasa. Nie wszedł headzik niestety. Dobra, i mamy 5 headów i bardzo ładnie. Zdrowie trochę połyskane, więc to widać. A, i mnie dostał. Więc jak widzicie, bardzo fajny tryb do CS-a, obrazujący nam w sposób graficzny, w sposób wykorzystujący zaawansowane, niesamowite podświetlenie tej klawiatury, że wszystkie te nasze statystyki nam tutaj się pokazują, czyli headshoty, zdrowie, amunicja, granaty chyba tutaj też mamy, jak gramy w turnieju, więc tam jest kilka takich opcji do wyboru i można się tym fajnie pobawić.